Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej gierce z Bloons TD Piąteczki, czyli naszych małpek nazywającym się Safe Mode. Dzisiaj specjalna misja specjalna, wiem, że to brzmi może dziwnie, ale dzisiejsza misja będzie o tyle ciekawa, że będziemy grali z samymi bohaterami, tymi specjalnymi, czyli specjalnymi agentami. Special Agents Only. Więc tu będzie dosyć ciekawie. Każdy z nich kosztuje oczywiście kasę, to ci tutaj z dołu. Nie możemy budować żadnego normalnego bohatera, więc będzie zabawnie. Ja oczywiście standardowo uwielbiam moje żółwie, ale wykorzystamy też wszystkie pozostałe, gdyż naprawdę musimy teraz wykorzystać ich jak najwięcej rodzajów. Więc teraz postaram się te takty ich poukładać, żeby one mieli jak największy zasięg, chociaż kurczę, z tym budynkiem będzie problem, bo go zobaczyć nie mają postawione strasznie wielgachny, więc głównie będę się opierał chyba jednak na nich. Więc w kilku tych najbardziej takich sensownych miejscach je tutaj ustawię. I powiedzmy w tym miejscu. I tak naprawdę puścimy falę. Jestem ciekaw, czy to jest tylko na kilka uderzeń. To jest chyba na jedną misję, tak? Znaczy na jedną falę, tak? A nie, to po prostu się rozwala. Nie. Byłem ciekaw, co to robi. Aha, do jakiegoś czasu stanu się rozwala, później się naprawia trochę. Ej, to fajne jest nawet. Ja bym nie wiedziałem, co to robi. Jak wam powiem szczerze. Tego miśka też nie rozumiem jeszcze. Ale widzę, po prostu może go kupię i go postawię. Misie ma fajny zasięg właśnie, to wiem. Ej, to jest bardzo dobre. Ej, to jest zarąbiste wręcz. Jak sobie kilka może wezmę na. Naprawdę myślałem, że one są takie strasznie słabe. One kurczę mucą, ej patrzcie się. One same wręcz są w stanie większość fal mi tutaj przejść. Dosłownie większość fal one same mi przychodzą. To jest chore. Ojejku, chore. Okej, okay, potrzebujemy na pewno tutaj naszych tych panów, agentów specjalnych. Agentów wiewiórów. Wiewiór agent number one. O, wyląduj w tym oto miejscu. Mam nadzieję, że tak działasz. Potem odblokujesz tych niewidzialnych już od razu. Ci rozwala wszystkich tych zakamuflowanych. To będzie oczywiście w porządku. Jedynie co, nie mam zielonego pojęcia, jak mam rozwalić sterowce jeszcze. Na szczęście to gramy w trybie easy. Tam jest ogólnie tylko więcej w trybie easy. Czyli mamy tylko 50 fal, czyli jeden niebieski sterowiec na końcu. Czy tam dwa, trzy niebieskie? Coś takiego. W ogóle to nie jest aż takie trudne jeszcze. A teraz zobacz, co to robi. Co to robi? Aha! To robi. Dobra. Dlatego to ma taki niby mały zasięg, bo to się używa i to się przenosi w jakiś punkt się chce. No to w porządku, to jeszcze by miało jakiś tam sens. W razie, kto jeszcze jest, którego jeszcze nie znam. Tego znam. On szybko nawala, ale jest strasznie słabiutki. Według mnie, przynajmniej. Według mnie, może według was on jest dobry. Szybko strzela, oczywiście. No ale według mnie żółwiki są bez porównywania lepsze. I ten co robi właśnie. Dojdzie ktoś tutaj? Ha. Gumisiam, bo chciałem chyba wstać bliżej. Aha, osami strzela, okej. Okay. Czyli osy od niego atakują. No jest to jakoś tam w porządku. Fala 18. Ja tu oczywiście już trzymam rękę na spacy, żeby w razie tutaj zapauzować grę. Bo może być ciężko oczywiście. Myślę, że żeby dokupię tutaj jeszcze kilka tych panów, to mają 7 sztuk. Bo 7 sztuk potrzebujemy do nabicia levela. Dla nich. Oczywiście fajnie byłoby tutaj ich nawet zużyć, nawet jak po prostu tutaj rzucę w różne miejsca, bo tak naprawdę chciałbym wreszcie mieć te jednostki specjalne ulepszone, gdyż z żółwiku korzystam bardzo często, więc jestem ciekaw, co one się zamienią w wersji tej Pro. A tym bardziej, że już tak naprawdę nie mam budynku nawet do kupowania, więc mogę sobie spokojnie pozwolić na kupienie
tutaj naszych przyjaciół. Ale jak samo, że z dwa mi się te postawię jeszcze. Jeśli tu i powiedzmy nawet tutaj na tej głównej fali postawimy mi się. O właśnie, ci rozwalają tylko tych. I to jest ważne, żeby jednak, co może ustawię go na początku i ustawię go na strong, żeby jednak będą iść ci, właśnie żeby on już ich rozwalił w tym miejscu, żeby nie niszczyć sobie tutaj tych wszystkich ciernie. Ciernie to chyba trzeba nazywać. Bo to chyba ciernie. 32 fala. Kurczę. Troszkę się boję wam, boję. Strasznie się boję, bo... No spoko, fajnie. No idą. Ja ich pokonuję. No ale nie jestem pewny, czy... wygram z nimi. Aha, i tutaj tylko i wyłącznie ten kokos rozwala. Te metalowe. Aha, to w porządku. Fajnie to wiedzieć. O, widzicie, on zakłada w tym momencie swój ten, wtedy można w nich bić. Więc tego i właśnie obejmuje tych, którzy są w jego zasięgu? Chyba tak. Czy tylko oni mogą bić w tym przypadku? Aha. Czyli bym postawił ich jego w tym miejscu, to ci by mogli bić, albo ci dwaj by mogli bić. Tak to działa. Dobra. Dobrze wiedzieć. Mówię, z tego się nie korzysta. Pewnie wy też z tego nie korzystacie w ogóle wręcz. Dlatego takie misje są też w porządku, żeby się nauczyć tej mechaniki tych jednostek, które są jak najmniej, znaczy bardzo malutko wykorzystywane. Teraz tylko tak o. Czy sobie radę? Kurczę, coraz bardziej nas tyksą. Możemy tutaj jeszcze jednego kolegę. A! Jak ktoś przychodzi, to ta małpka wariuje. Właśnie. Może warto je strzelić tutaj bliżej końca tak naprawdę. Wiecie, w razie czego jakby ktoś przeszedł, to ta małpka się wkurzy i naprawi to. Tak. Jakby tak to rozumować, to może byłoby to nawet i fajne. Ale kurczę, strasznie się boję tego tak naprawdę, bo powiem, bo kurczę, wydaje się to teraz dosyć ciężkie. Dlaczego mamy jeszcze tych tutaj? Super bohaterów. A może bym sobie ich dokupił. Nie wiem, ile kasy zmordowałem, co z nim, chociaż zobaczę później po odcinku, ile kasiory ich zeszła z tej misji. Chyba około 2000. Kasa jest warta 2000, a daje mi 50 000 expa. Ten ekstra jest dosyć mały, jak patrzycie się tutaj, bo 50 000 to jest tutaj. Ale gdyby to było do 500 000, to i tak to jest mało. To jest 1/38 tego, co potrzebuję na level aktualnie, więc no to nie robię jakichś super ekstra wyników. Nie ukrywajmy. Dobra. Kurczę. Ci niewidzialni to będą mi jechali, to dosyć mocno. A ja nie potrafię szybko zareagować na to. Kurczę, stawiaj się! Jest! Mamy Tribal Tours Pro! Elitarna jednostka Pro. Może rzucać oszczepami i kokosami. Na maksymalne Brumhurharty. Dodatkowy damage zadają nasze kokosy dla ceramicznych i mogą atakować frozenowe i lidowe. To by to nie znaczyło przynajmniej. Coś przeszło nam znowu. Kurczę, jest ciężko. 87 fala, a mi co chwilę coś przychodzi. Dobra, aha, widzicie teraz... Nie, też mają szczepy. Tak jak tamci. Nie, to się różni. Okej, zabudujmy sobie tych panów. Bo tych. Kurczę, dokleimy ich jeszcze więcej. Kurczę, nie chciałbym teraz tutaj zginąć, a boję się, że...
Paradoksalnie mamy dosyć mało już tego życia. Więc lepiej tutaj dmuchać na zimne, kurczę już. Wiem, że to wydam sporo tej mojej kasiorki. No ale chcę tą misję przejść. Ja przychodzę na samych bohaterach jest ciężkie. Bo ta misja ogólnie jest ciężka, tak naprawdę. To się wydaje, że to jest takie łatwe, prawda? Ale to jednak ta misja troszeczkę wymaga tutaj wkładu tego. A jeszcze kupimy masz więcej! Może będzie to jeszcze silniejsze one. Ale więc to fajne, więc. Tylko tutaj mi nie szkoda, że akurat stawiam te. Te ciernia tutaj. Może one są dosyć w porządku. I mają sens, jak się je stawia, tak naprawdę. Akurat je chyba nie mogę sobie postawić. Bardziej nam bierze, że nie postawić sobie jeszcze jednego tutaj. Tego budynku, tej świątyni całej. Jak będą iść już te sterowce, czyli 47 albo 8 fala. Idzie pierwszy sterowiec, a pójdzie na 50 i do chyba 3. Coś koło tego. To jest. Chyba to może nic nie będziemy na razie stawiali. To sobie tutaj spokojnie przechodzi. Przyspieszę może troszeczkę grę. Kurczę, strasznie się cykam. Okej, teraz tego się obawiam troszeczkę. Ale spróbuję sobie jeszcze tam tego. Jak widzicie, go nie jest prosto postawić, więc lepiej go postawić zawczasu. Na wszelki wypadek, jak to się mówi. I prawie już i kolejna. No, tylko będzie tych super bohaterów. I pewnie teraz będziemy wykorzystywali przy tych następnych falach, czyli tych falach trudniejszych, już wykorzystamy tych super bohaterów dla świętego spokoju, dla bezpieczeństwa. Skoro wydałem tyle kasy, około 3000, coś koło tego chyba już będzie. To wolałbym oczywiście tutaj już nie zginąć i nie stracić tego wyniku i tej oczywiście misji, bo chcę te wszystkie misje specjalne wykonać. One są trudne, dlatego tym bardziej powinniśmy dać sobie tutaj radę je sklepać wszystkie. No i dobra, pierwszy ten. Powinniśmy go pokonać bez problemu. Dobra, jest w porządku. Pierwszy poszedł. Sterowiec. A spowolniłem grę. Naprawdę, spowolniłem grę aż. Oj, kurde, co ja mam? Jeszcze więcej mam tych panów postawić, chociaż nie postawiłem w ogóle tych, a teraz nie ma sensu, bo oni się muszą wykluć. Kiedyś wam pokażę, jak te rada taktyle działają. Bo ja w sumie miał 5 jaj i one się muszą wykluć. Po prostu jeszcze tego nie zrobiłem, więc nie ma sensu teraz ich stawiać. No i co? Nie, już nie. Grałem już na tym bildzie chyba. Chyba tylko mam nadzieję przynajmniej, że już to wygramy. No, na dwie strony sobie zdamy sobie z tym radę. Ale jest ciężko. Nie wiem, czy medium, czy hardem bym pokonał trójkąt na bohaterach. Mógłby być problem. Musiałem użyć. Tego bym nie wybronił. Nie było szans. I co teraz? Co teraz będzie? Wielka fala. Wolałem nie ryzykować. Chyba bym dał radę, ale wolałem już nie ryzykować z tym. No. I co teraz? Dacie radę? Dobra, strzelamy. A co tam z tym? Nie będziemy już tracili tutaj czasu. No ale misja jest już wykonana. To nie było nic specjalnego, tak, dokładnie mówiąc. To dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu, lajkowaniu i spotykamy się w kolejnym odcinku z naszych baloników. Dzięki wielkie i na razie. Hej, hej.